Takiego wydarzenia w parku jeszcze nie było. Chcieliśmy się przenieść do taką podróż do steampunkowej wyobraźni w epokę wiktoriańską, gdzie wszelkie działania człowieka budziły tylko ufność i radość, czyli to wszystko, co kojarzy się z majówką. Radość, bycie razem, wspólne przeżywanie, to wszystko kojarzy się z tą podróżą. To niezwykła parada, w której biorą udział pojazdy mechaniczne. To są maszyny inspirowane steampunkiem i taką rewolucją parową w zasadzie, która była jakiś czas temu. To były inspirowane też podwodną Odyseją, kapitanem Nemo i statkiem Nautilusem. Generalnie powstała w dużej mierze ze złomu, ale są też elementy, które były jakby dorabiane, czyli artystyczne kowalstwo i spawalnictwo. Te maszyny działają przede wszystkim i to jest najważniejsze, bo każda z nich jeździ. Na każdej z nich siedzi przynajmniej jeden aktor lub aktorka, czasami też widzowie i ta, która jest za mną, ta maszyna, największa nasza, nazywamy ją Dzik, bo kiedyś ten silnik, który z przodu był, to był silnik maszyny rolniczej Dzik 2, teraz już wymieniony na trochę nowszą wersję, bo tamten był bardzo awaryjny i mieliśmy różne przygody z tym związane, także w trakcie spektakli. Ten już jest mniej awaryjny i działa.